Chciałbym Wam opowiedzieć o pomyśle na aplikację, która pomoże Wam zarządzać Waszym życiem. Kto z Was ma smartfona? Okay. To chyba tylko ja mam telefon, który nie umożliwia instalowanie aplikacji, w związku z tym ja będę opowiadał Wam o aplikacjach, które możecie zainstalować na swoim telefonie. A kim ja w ogóle jestem, co ja w ogóle robię? A przede wszystkim jestem Dolnoślązakiem. Bardzo się cieszę, że zaprosiła mnie Dolnośląska Szkoła. Urodziłem się w Dusznikach Zdrój. Studiowałem we Wrocławiu. W związku z tym jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego że podróżując po świecie, a obecnie od kilkunastu lat pracując w Warszawie, zawsze mam właściwy punkt odniesienia, którym jest Dolny Śląsk. Spoglądam sobie z perspektywy Dolnego Śląska na to, co się dzieje w moim życiu. A jednocześnie jestem pasjonatem i słuchałem tutaj o pracy w korporacji, słuchałem tutaj również pana Rafała Kubackiego na temat jego osiągnięć. Ja chciałem Wam pokazać, że można połączyć pracę z tym, że realizujecie swoje własne pasje. A w dalszym ciągu jestem młodym chłopcem. Mam wrażenie takie, że jestem młodym chłopcem. To zdjęcie po prawej stronie, które widzicie, jest to jedno ze zdjęć korporacyjnych, które właśnie przygotowaliśmy dla agencji PR, które pokazywały właśnie zarząd naszej firmy. W związku z tym nie jest to żaden Photoshop, po prostu tak się zachowujemy w firmie. Jestem człowiekiem od tworzenia rozwiązań. Bardzo często spotykam ludzi, którzy przychodzą do mnie z problemem. Mówią, słuchaj, no nie da rady nic zrobić. Siadamy, bierzemy białą kartkę, bierzemy długopis, rysujemy i szukamy rozwiązań. A jednocześnie mam biznesowe ADHD, robię bardzo dużo rzeczy i za chwilę Wam powiem trochę o swojej karierze zawodowej. A co robiłem, jak przyjechałem do Wrocławia, to robiłem różne rzeczy. Trenowałem sporty walki, nie w tej wadze co pan Rafał Kubacki, ale trenowałem sporty walki, więc pracowałem jako bramkarz. Może nie wygląda, ale pracowałem jako bramkarz. Lepiej płacili DJ-om, bramkarzy było więcej, więc przez pewien czas prowadziłem w klubie również, byłem DJ-em i grałem muzykę. Graliśmy tą muzykę fajną do godziny pierwszej, bo wtedy nam płacili. Od godziny pierwszej w nocy zawsze puszczaliśmy jakieś smenty, bo wtedy ludzie już mieli iść do domu. Jestem, może nie z zamiłowania, ale jestem trenerem kickboxingu. Trenowałem judo. Trenowałem karate, trenowałem boks. Po ukończeniu uczelni poszedłem do ośrodka sportowego, ale mówiłem, nie, słuchaj, karate nie, teraz jest moda na kickboxing. Więc byłem trenerem kickboxingu, miałem nawet jakieś osiągnięcia jako trener. A jednocześnie byłem nauczycielem. Tutaj kolega mówił o szkole społecznej, uczyłem i w szkole społecznej, ale uczyłem również w takiej szkole publicznej. Zrezygnowałem z tej pracy, dlatego że w tej pracy nikt ode mnie niczego nie oczekiwał. Moi koledzy, którzy pracowali już w tych szkołach 20 lat, to na takim murku przy szkole mieli wysiedzane swoje pośladki. Siedzieli tam sobie i tylko tą piłkę wyrzucali. Ponieważ skończyłem jako pierwszą moje studia, skończyłem AWF. Pani Ewie powiedziałem dzisiaj, że AWF jest tutaj nadreprezentowany, bo otwierał to spotkanie i również zamyka. W sumie studenci AWF-u stanowią może 2-3% wszystkich studentów we Wrocławiu, więc dziękuję bardzo, że dwóch zaprosiliście na to swoje spotkanie. Ale oprócz tego skończyłem oczywiście studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej, skończyłem studia MBA i cały czas się czegoś uczę. Mam nadzieję również, że podczas tego spotkania w rozmowie z Wami też się czegoś nauczę. Popracowałem trochę w szkole, poszedłem później do pracy w firmie farmaceutycznej, sprzedawałem Viagrę, więc mam nadzieję również, że stanie mi sił na tą prezentację tutaj. Sprzedawałem również inne leki firmy Pfizer. A po czym poszedłem, zgodnie z moją pasją, poszedłem do pracy w firmie Fujifilm. Przez ostatnie 5 lat w firmie Fujifilm zarządzałem oddziałem polskim, czeskim, słowackim. Już nie pracuję w firmie Fujifilm. Dlatego mam biznesowe ADHD. Od marca nie pracuję w firmie Fujifilm, ale robię inne rzeczy. Fotografuję dla portalu MusicGram. Jeżdżę na różnego rodzaju festiwale, stoję tam w tej rynnie przed sceną i robię zdjęcia. Stworzyłem coś, do czego chciałem Was zaprosić, portal citygram.eu. To jest taki przewodnik społecznościowy po miastach europejskich. Jego wrocławski oddział to jest Wrocław Gram. Zapraszam Was na stronę, możecie się pobawić tym.
Prowadzę firmę doradczo-szkoleniową i dzisiaj to, co chciałbym zrobić, to chciałem was przekonać do tego, że możecie łączyć swoją pasję z pracą. I chciałbym was przekonać i sprzedać wam ideę odpowiadania na trudne pytania. Otóż w momencie, gdy zacząłem pracę w handlu, spotykałem się z wieloma klientami. Ale po pewnym czasie sprzedawałem leki, więc doktorzy, profesorowie prosili mnie o spotkania z ich własnymi dziećmi. Przy pierwszym spotkaniu byłem zszokowany. Po co ja miałem się spotykać z dziećmi tych profesorów, jak myślicie? No sprzedać Viagrę to chyba nie. Z Viagrą... Viagrę mieliśmy w próbkach, wiesz, i każdy brał próbki dla kolegi. Nie, nie sprzedawaliśmy Viagry. Ci ludzie prosili mnie o to, żebym spotkał się z ich dziećmi i porozmawiał o życiu. Porozmawiał o tym, co mogą zrobić ze swoim życiem. Na jakie studia pójść, jakie książki mają przeczytać. To było dość dziwne, bo nawet moja żona była zaskoczona, bo oni mówią tak, to moja córka przyjdzie do pana do domu. No i ta córka 19 lat, czyli w waszym wieku, wystrojona, przychodziła do nas do domu. Moja żona mówi, o co chodzi? No i ja zaczynałem rozmowę. Co chciałabyś zrobić w życiu? Jaka jest twoja pasja? To się wszystko fajnie rozwinęło. Moja córka ma 21 lat, w związku z czym taką rozmowę musiałem odbyć 2 lata temu. No i siadamy w domu, no dobrze, na jakie studia masz iść? Co masz zrobić? No i zaczynam rozmawiać. Rok później dzwonią do mnie moi znajomi. Słuchaj, nie porozmawiałbyś z moją córką, bo nie mam kontaktu z nią. Ona nie wie, na jakie studia ma iść. Może tato chciałby, żeby została prawnikiem. Prawnik, lekarz to dobra profesja, a wszystkie inne słabe, prawda? No ale ta akurat poszła na zootechnikę po mojej rozmowie. Ze wszystkimi nie mogę porozmawiać, tak? Z drugiej strony, no mogłem napisać książkę, co robić w życiu. Kto z was w ostatnim tygodniu przeczytał choć jedną książkę? Ręka w górę. No tak, to są ludzie, którzy przyszli na TEDx. Na szczęście jest TEDx, tak? Więc mam inny pomysł na to, jak pomóc młodym ludziom odpowiedzieć na pytania, co możecie robić w życiu. Słuchajcie, macie smartfony. To są najnowsze dane. Na koniec 2014 roku w Google Play było 1,4 miliona aplikacji. To jest Android, tak? W Apple Store 1,2 miliona. Windows 340 tysięcy. Amazon, Apple Store 240 tysięcy. Dużo tego. Dużo tego, ale żadna z tych aplikacji nie odpowiada na pytanie, co macie zrobić ze swoim życiem. W związku z czym mam pomysł, żebyśmy razem zrobili aplikację, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, co macie zrobić ze swoim życiem. Jak osiągnąć w życiu sukces? Jakie studia wybrać? Jakie książki przeczytać? Na jaki film pójść? Przyda wam się taka aplikacja? Może tak. Aplikacja jest bardzo prosta, natomiast w tej aplikacji należy przeprowadzić coś, co się nazywa konfiguracja podstawowa. Konfiguracja podstawowa jest bardzo łatwa, ponieważ trzeba wpisać wiek, wszyscy wiemy, kiedy się urodziliśmy, wagę, żebym nie musiał startować w tej samej wadze, co Rafał Kubacki, który mówił przede mną. A miejsce urodzenia, bo może to być Afganistan i wtedy trochę nam się zmienią parametry tej aplikacji. Ukończone szkoły. Natomiast następne punkty już nie są takie proste. Marketingowcy, którzy prowadzą badania rynkowe, mówią śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Czyli jak skonfigurujecie swoją podstawową aplikację źle, to dane, które otrzymacie, również będą błędne. A jakie są następne etapy konfiguracji tej aplikacji? Przede wszystkim musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co was naprawdę cieszy. Chodzenie
po Iranie na piechotę. Dla części osób powiedzą, Boże, takie fajne obrazki pokazywał facet. Leżaczki, niebieska woda, słońce. A opowiada nam, że cieszyć nas może to, że z plecakiem będziemy zasuwać po 30 km dziennie. Co was smuci, czego nie lubicie? Niektórzy uciekają od pracy zawodowej, albo uciekają od pracy zawodowej po to, żeby realizować swoje pasje. A część osób pracuje ciężko przez 11 miesięcy po to, żeby jeden miesiąc spędzić właśnie w błogostanie podróży lub w jakimś fajnym czterogwiazdkowym czy pięciogwiazdkowym hotelu. A to górne zdjęcie to jest właśnie z Nepalu. Ja w ramach wyjazdu, który sam wymyśliłem, w ramach programu edukacyjnego, który realizowała firma, w której pracowałem, uczyłem dzieci w Nepalu fotografii. Pan opowiadał mi o pracy. Ja na zakończenie swojej pracy w Fujifilm miałem 85 dni zaległego urlopu. I to nie dlatego, że nie miałem czasu wziąć. Po prostu tyle ciekawych rzeczy się działo cały czas w pracy, że ja nie miałem potrzeby specjalnego brania urlopu. Bo ja większość tych rzeczy, które robię, są to rzeczy, które są moją pasją, w związku z czym tak naprawdę robiłbym je również wtedy, kiedy nie płaciliby mi za to. A to jest bardzo znany fotograf na jednej z konferencji. Nigdy nie miałbym okazji spotykania fajnych ludzi, rozmawiania z nimi, wyjazdów zagranicznych. Zwiedziłem pół świata, przepraszam, podróżując business class najczęściej. Byłem w Ameryce Południowej, w Północnej, pracując i robiąc to, co lubię. Niekoniecznie trzeba uciekać, natomiast trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest waszą pasją. Otóż, słuchajcie, przeprowadzam setki rozmów kwalifikacyjnych. Mam taki dziwny zwyczaj, że w ogóle pomijam wykształcenie, pomijam doświadczenia zawodowe, na sam koniec idę, bo tam są zainteresowania. No i najczęściej jest to element, na którym ci, którzy przychodzą i aplikują o pracę, najczęściej polegają. Dlaczego? Bo rzadko kiedy młodzi ludzie są w stanie zdefiniować bardzo jasno, co jest ich pasją. Podam wam kilka przykładów. Co jest pani pasją? Kino francuskie. Jaki fajny film. Jakiego reżysera pani francuskiego podziwia? Pedro Almodóvar. A jaki film Pedro Almodóvara by pani mi poleciła? Nie, akurat był plakat. Przed firmą był billboard z nazwą reklamującym ten film. Podała mi nazwę, a ja mówię, była pani na tym filmie? Jeszcze nie. Rozmowa z tamtego tygodnia, przeprowadzona we Wrocławiu. Czym pani się interesuje? Studiuję dziennikarstwo muzyczne. Mam nadzieję, że nie na DSW, bo bym kogoś wkopał. Mówię, co pani robi? No, prowadzę bloga muzycznego. O, super. Możemy pani podać jakiś adres tego bloga? Możemy wejść tutaj, porozmawiać, bo to jest, panią to interesuje. No w sumie ja go tak intensywnie prowadzę od niedawna. A ja mówię, ale dużo pani ma wpisów? No, niedużo mam. A ile? No, jeden. W związku z tym pasję i odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest naprawdę waszą pasją? Co możecie robić w życiu bez zapłaty? Co możecie zrobić w życiu przez długi czas, poświęcając swój wolny czas, za co chcielibyście otrzymać Nagrodę Nobla? Większość ludzi powie, nie, no ja nigdy w życiu nie otrzymam Nagrody Nobla. No nie, każdy z was może dostać Nagrodę Nobla. Co rzeczywiście jest waszą pasją? Macie po 19, 20, no pan ma więcej troszeczkę, pan jest w moim wieku, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co o was będą opowiadać wasze wnuki? No, miałem ciekawego dziadka. Co robił? No, nic nie robił. A druga rzecz. Skąd czerpiecie inspirację?
no to też trzeba w tej aplikacji będzie podać, skonfigurować. Skąd czerpiecie inspirację? Taką anegdotę wam opowiem. Pytają chłopaka, takiego typowego dresiarza na ulicy. Masz internet? Nie. A telewizor? Nie. No to skąd wiesz coś o życiu? Siwy mi mówi. To są właśnie inspiracje. Ja w firmie wprowadziłem, wiele osób mówi o rozwoju. Jak zapytacie się kogoś, kto pracuje, kto aplikuje do pracy w firmie, to on odpowiada, ja chciałbym się rozwijać. No to ja w firmie wprowadziłem program samorozwoju. Każdy dostał 50 euro na kupienie dowolnej książki biznesowej. Musiał ją tylko przeczytać i zreferować w ciągu roku kolegom. No, jak myślicie, łatwe to było? To było trudniejsze. To było trudniejsze, niż wam się wydaje. Dwie osoby na grupę 40 osobową były w stanie to zrobić. Ja już nie pytam w tej chwili was, bo nie chcę was zasmucać, ile książek przeczytaliście dobrowolnie. Tak? Ale musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd czerpiecie inspirację? Jakich ciekawych ludzi poznaliście? Kogo w ostatnim roku poznaliście? No pana nie pyta, panie Łukaszu, pan na pewno kogoś ciekawego w Iranie poznał, jak pan siedział w tym więzieniu, prawda? Sam. Jakie ciekawe miejsce odwiedziliście? Ciekawe miejsca niekoniecznie muszą leżeć w Iranie, w Afganistanie. Ciekawe miejsca mogą równie dobrze leżeć na Dolnym Śląsku. To ja powiem więcej. Następny etap konfiguracji naszej aplikacji to jest grupa odpowiedzi na pytanie, kto jest waszym mistrzem? My z panem rozmawialiśmy, tak? Przed chwilą. Kto jest naszym mistrzem? I to jest znowu, to jest jeszcze trudniejsze pytanie niż to o książkach. Bo jak zapytacie się przeciętnej osoby, kto jest twoim mistrzem, kto cię inspiruje, to najłatwiej odpowiadają na to pytanie studenci medycyny, bo tamten etos posiadania mistrza, chirurga, mistrza, który uczy was bardzo trudnych rzeczy, w dalszym ciągu istnieje. Ale w biznesie, jak zapytacie kogoś pytanie, kto jest twoim mistrzem, to jest naprawdę pytanie z dziedziny bardzo, bardzo trudnych. Skąd młody człowiek może się dowiedzieć, kto jest jego mistrzem? Skąd ma czerpać informacje? Ja urodziłem się w Dusznikach-Zdrój, a nie było Google'a, tak? Nie było koncertów, dwa kanały w telewizji. Skąd miałem czerpać informacje, kto jest moim mistrzem? Ja czytałem biografie sławnych ludzi. Nie sławnych piosenkarzy z One Direction, ale sławnych ludzi. I jasno mogę powiedzieć, że moim mistrzem jest Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Niccolò Machiavelli, tak, i Mahatma Gandhi. Każdy za coś innego. Bo jeżeli macie swojego mistrza, to macie się do czego odwołać w momencie, gdy trafiacie na trudną życiową sytuację. Nie zawsze będzie tak, że będziecie mieli mamę albo tatę i zapytacie, mamo, co mogę zrobić? Tato, co mogę zrobić? Ale będziecie mogli się odwołać do postępowania swojego mistrza. Będziecie mogli zapytać się, co Michał Anioł zrobiłby na moim miejscu. Proszę? No ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że ci ludzie swoimi decyzjami zostali zweryfikowani przez historię. Natomiast oczywiście. Z ich życia możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast jeżeli podróżujecie w swoim życiu bez mistrza, bez żadnych wzorców, bez drogowskazów, to tak naprawdę nie tylko nie wiecie, jak postępować, albo postępujecie tak samo, jakby postępowali wasi najbliżsi. Idziecie w jednym stadzie. A jakie macie marzenia?
Co chcielibyście robić w wolnym czasie? A ja lubię sport, więc w wolnym czasie lubię jeździć na nartach, lubię pływać na windsurfingu, więc również starałem się, żeby tak wyglądała moja praca, w związku z czym firma sponsorowała imprezy sportowe, a ja w tym czasie jeździłem sobie na tych imprezach na nartach, spotykałem się z klientami, nauczyłem wielu klientów jeździć na tych nartach. A następny etap, jak powinna wyglądać wasza rodzina? Zastanawialiście się? Dwójka, trójka dzieci, tak, piątka, wcale. Czy macie odwagę głośno powiedzieć o swoich marzeniach? Miałem taką fajną rozmowę, bo ktoś mnie pytał, Krzysztof, ty chyba tylko marzysz o tym, żeby jeździć na nartach. A ja mówię, nie, ja o tym już nie marzę, bo ja i tak większość wolnego czasu spędzam w zimie na nartach, to już nie są żadne marzenia. Ja marzę o tym, jak myślicie, o czym ja marzę? Nie, ja marzę o tym, żeby zagrać na Wembley koncert dla 60 tysięcy ludzi. Tutaj siedzi mój kolega, chętnie chciałbym, żeby grał obok mnie na gitarze. Nie umiem śpiewać kompletnie, nie umiem grać, nie umiem czytać nut. I to jest moje marzenie, bo ono jest rzeczywiście z górnej półki. Jeździć na nartach, pływać na windsurfingu, to jest łatwo. Kupić sobie coś, Mercedesa, to też jest łatwo. Można go wypożyczyć zresztą, najeździć się i oddać. Słuchajcie, jak odpowiecie sobie na pytania, co jest waszą inspiracją, kto jest waszym mistrzem, jakie są wasze marzenia, to jeszcze musicie zaprogramować następującą informację. W jakim czasie chcielibyście to wszystko osiągnąć albo zrealizować? Za rok, za dwa, za cztery, za 10, za 20 lat? No, za rok to na tym Wembley nie zagram, skoro jeszcze nawet nie zacząłem się uczyć grać na gitarze, prawda? A co dopiero być na tyle sławnym, że przyjdzie na ten koncert 60 tysięcy osób. Ale jak już wszystko to wiecie, to teraz praktycznie możemy nacisnąć aplikację i zrobić start. Pytanie jest bardzo łatwe. Czy wy w ogóle, wiedząc to wszystko, co wcześniej wam powiedziałem, potrzebujecie jakiejkolwiek aplikacji? Bo skoro odpowiedzieliście sobie na pytanie, co jest waszą pasją, kto jest waszym mistrzem, co was inspiruje, jakie są wasze marzenia i kiedy chcecie je osiągnąć, to wy nie potrzebujecie aplikacji do zarządzania życiem, która będzie podpowiadać wam, jaką książkę macie przeczytać, na jaki film macie iść, jakie studia macie wybrać. Potrzebujecie natomiast pewnej motywacji związanej z tym, żeby to osiągnąć. Tą motywację można czerpać na różne sposoby. Można ją czerpać tak jak pan Rafał Kubacki, który odnosił porażkę, działacz mu nagadał i za chwilę był mistrzem świata. No to znowu porażkę, działacz mu nagadał, no i dwa razy mistrzem świata. A możecie również sobie wyobrazić sobie siebie w miejscu, które chcecie osiągnąć. Ja ukończyłem jeden maraton, drugi maraton, startuję w maratonach rowerowych. Jak już rzeczywiście nie mogę, już jest koniec, brakuje mi tej energii, to zaczynam sobie wyobrażać, że wbiegam na jakiś stadion, tam wszyscy biją brawo, dają mi te medale. W ten sposób zdobywam siłę na następne jeszcze 2 kilometry. Możecie sobie wyobrazić, jak stoicie przed grupą ludzi na TEDxie i opowiadacie im o swoim życiu, a wszyscy biją wam brawo. Pamiętajcie, że będziecie odnosić porażki, ale porażki nie są związane z tym, że wy jesteście słabi. Porażki związane są z aktualną sytuacją, która wystąpiła. Porażki związane są z tym, że wasze umiejętności nie były dostosowane do potrzeb, które w danym momencie wystąpiły. Natomiast nie świadczą one o tym, że jesteście słabi. A pamiętajcie o tym, że musicie być gotowi na to, że każdą odpowiedź, którą dostaniecie, spowoduje to, że będziecie mieli jeszcze więcej pytań. Część osób postępuje tak w życiu, że chciałbym mieć wszystko jasne. Zadaję pytania 01, 01, 01 i na sam koniec mam już tylko taki wybór. 01. Skoczyć albo żyć. I wtedy mówię, tak, teraz wiem, o co chodzi.
Ja swoim współpracownikom zawsze radzę, żeby podejmowali takie decyzje, które spowodują, że po podjęciu tej decyzji będą mieli jeszcze więcej opcji. Jeszcze więcej opcji do wyboru. Oczywiście no, w ten sposób może trudno by było chodzić po Iranie, tak? Ma się coraz więcej opcji, ale coraz więcej opcji. I uwierzcie mi, świata nie zmienicie tysiącem lajków. Możemy wrzucić, możemy zrobić za chwilę fanpage na Facebooku, na którym pokażemy śmieci przed DSW, które tam leżą. Wszyscy studenci klikną, a nikt tych śmieci nie podniesie. W związku z tym chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym, czy rzeczywiście taka aplikacja do zarządzania waszym życiem jest potrzebna. Jeżeli wam jest potrzebna, to oczywiście możemy się ją zaprogramować i możemy ją zrobić, ale pamiętajcie, że dużo ważniejsza niż aplikacja jest konfiguracja swojego własnego życia. A ta konfiguracja następuje poprzez to, że zdobywacie wiedzę, czytając książki, chodząc na filmy i cały czas myśląc o celu, który macie osiągnąć.